No jesteśmy w Jaworkach na Bacówce, u wójtka gromady, z łowcami już się robi kupę 10 lat, w tym składzie co obecnie już to jest kilkanaście. No praca przy łowcach jednak jest nielekko, niełatwo. Nieraz ludzie tam z boku obserwując nos, to no, jak gdyby zazdrościli, że to jest taka sielanka, taka. Kontakt z przyrodą, z tym otoczeniem tu, że to jest takie przyjemne, a tu jednak wymogo wysiłku nie małego i szczególnie opieki nad stadem, pilnowaniu. Zacenimy sezon w tym roku wyjątkowo na czas, bo 28 byli kwietnia tutaj. Ja sądzę, że posiedzimy do tego połowy października. Blisko pół roku jest ten cykl poza domem, poza rodziną, poza jako taką wolnością, bo przecież to jest służba, w której jednak nic nie ułatwić, nie uprościć, no bo codzienną nasza praca wygląda na wstawaniu od czwartej, dojeniu, przerób, następne dojenie. Jedno, drugie goni aż do i do 10 wieczór. No dawniej trochę inaczej te bacówki wyglądały. Mieliśmy tu mlecarnię, którą nam skupowała bunc. Ten ser, to było mniej tego zajęcia w tych bacówkach. Teraz wszystko trzeba przerobiać na oscypki, no to życie pracochłonne, to trzeba uparzyć porządnie. No, jak będzie gotowe, to też go trzeba i z solanki wyjąć, i obsuszyć i przekładać. To wędzarniak też musi siedzieć 3 doby, no to też wszystko trwa. Nic nie wyłozić na półkę, żeby to samo tam se. Tylko też trzeba pilnować, opiekować się nimi. Jednak siczku i przewoźnie jest wiekowe. Ze stażem i z takim 50-letnim blisku. Tam porę lat więcej jest więcej, a niewiele mniej. Każdy z tych iłasów po tych bacówkach w siczki. No jednak jest to ta cywilizacja wsteczno, że to młodzi ludzie nie wytrzymują tego tempa prac, tej pierwotnej jest jak gdyby kultury. Nieraz jest moment, że już się odmawiał, że już na przyszły rok się nie wybieramy, a później już tam po zimie, no to już jednak się zje tym przyjściem nowego sezonu. Raczej każdego oczekuje z nos sobie jednak się wyrwać z tych domów do tego żywiołu naszego.